minioną niedzielę na Placu Bohaterów w Słubicach odbył się festyn z fundacją grupy Pomagamy. My jako fundacja organizujemy tak naprawdę dwie takie największe nasze imprezy. Jedna jest zawsze bliżej Mikołajek, a druga jest na zakończenie lata. No, na zakończenie lata nie dało nam się tego zorganizować. Dzisiaj bałyśmy się, że też może się to nie odbędzie, ale zobaczcie, słońce jest nie tylko w sercach, ale słońce jest też na niebie. I co? Mamy dla mieszkańców Słubic, a szczególnie dla tych najmniejszych, mega niespodziankę, taką ogromną imprezę z pianą, w której nie będą mokrzy, także zapraszamy bardzo serdecznie. Nie dość, że będzie błękitna piana, to będą wyrzuty konfetti, także tutaj na pewno będzie dzisiaj bardzo kolorowo. A poza tym tradycyjnie coś, co dzieci uwielbiają, czyli strefę zamków dmuchanych. Tutaj z nami z fundacji działa Piotrek, też na jego wsparcie, pomoc zawsze możemy liczyć, więc nie zabraknie atrakcji od najmłodszych takich maluchów po najstarszych, którzy uwielbiają skakać na takich dmuchańcach. Poza tym oczywiście tradycyjnie nasza wata cukrowa, popcorn, coś, co dzieci uwielbiają i coś, co cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. No i oczywiście tutaj ta loteria, w której do wygrania też są bardzo ciekawe nagrody. Jestem tutaj dlatego, że to przedsięwzięcie jest ze środków budżetu gminy. Grupa Pomagamy, jak zresztą pan redaktor przed chwilą powiedział, bardzo aktywna. Zresztą wszyscy wiemy, bo wszędzie ich widzimy i cieszę się bardzo, że mamy tak aktywnych ludzi w mieście. Każdego roku zwracają się z nowymi pomysłami. W ubiegłym roku pamiętamy przy okazji właśnie też tutaj na Placu Bohaterów preludium bożonarodzeniowego i Wigilii Miejskiej mieliśmy sztuczny śnieg. Dzisiaj będzie kolorowa, sucha piana i tutaj chciałbym za pośrednictwem telewizji serdecznie zaprosić do korzystania z takich atrakcji, bo to są przepiękne, świetne atrakcje, przede wszystkim dla naszych najmłodszych, dla dzieci, bo głównie z myślą o nich są takie akcje robione, ale przecież my dorośli również możemy z tego skorzystać, bo mając z tego świetną zabawę i korzystając z tego, co się tutaj dzieje. Fundacja ma wielu podopiecznych, więc staramy się w miarę możliwości te pieniążki dzielić, staramy się nie generalizować, patrzymy, kto w danym momencie najbardziej tych środków potrzebuje. A ważne jest też to, że tak naprawdę w tamtym roku bardzo mocno pokrzyżowała nam plany pandemia i wiele rzeczy nie udało nam się zrobić, więc nadrabiamy tak naprawdę w tym roku wydarzenia, których nie zrealizowaliśmy w tamtym roku i tak jak Ola wspomniała, ale często też są takie sytuacje, że pojawia się jakaś pomoc, która jest potrzebna ad hoc i wtedy też jakby chcemy mieć takie zabezpieczenie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe, żeby w razie W, zanim uda nam się zebrać potrzebne środki, żeby już móc działać, żeby nie pozostawić takiej osoby, która potrzebuje w danej pomocy, w danym momencie pomocy, żeby jej nie zostawiać po prostu bez niczego. Podsumowując, mimo początkowych obaw związanych z pogodą, która na szczęście nie zawiodła, wydarzenie było bardzo, bardzo udane. Dlaczego warto pomagać? Bo dobro wraca.